Witam serdecznie. Chciałbym Państwa dziś zachęcić do zakupu judaszowców. W moich dłoniach judaszowiec chiński, odmiana o białych kwiatach. Jak Państwo widzicie, jeszcze nie wykształciła dobrze liści, a już bardzo obficie kwitnie. Obok mnie judaszowiec kanadyjski, odmiana Lavender Twist. Tak? Bardzo ciekawa odmiana o takich przewieszających się pędach. Też obficie kwitnąca, za chwilę na niej pojawią się liście, ale wcześniej kwitnie. Tutaj mamy odmianę, która może troszkę jaśniej kwitnie, ale później jest bardzo ciekawa, ponieważ ma biało-zielony liść, taki rozmazany, rozmyty. Jak wspomniałem, te judaszowce bardzo ładnie kwitną na wiosnę, jeszcze przed rozwinięciem się liści, ale te liście później są różnobarwne, także odmiany judaszowców są atrakcyjne przez cały rok, bo teraz mamy ten piękny kwiat, później będziemy mieli różnobarwne liście, zaczynając od zielonego, a kończąc na bordowym. Są odmiany, na których liście są te najmłodsze, są na przykład pomarańczowo-czerwone, starsze liście żółte. Ta paleta barw, jeżeli chodzi o liście judaszowców, jest bardzo szeroka. Bardzo ciekawy akcent w ogrodzie. Szanowni Państwo, roślina o niewielkich wymaganiach, odporna na suszę, odporna na warunki miejskie, delikatnie wrażliwa na mróz, ale w ostatnich latach nas to jakby nie dotyczy. U mnie one od kilku lat bardzo ładnie rosną, bardzo ładnie się prezentują. Zapraszam Państwa, Opatówek, ulica Łódzka 22, judaszowce i nie tylko.